być Nazim? Kiedyś byliśmy kumplami. Skurwiele! Nic wam nie powiem! Nie ma sprawy, Nazim. Mamy czas. A ty masz jeszcze 7 palców. A nie. 6. Wiemy, że masz pochowane po mieście zapasy. Raiz chce je mieć. Nie ma sensu nam kłamać. No dobra, może przyjęliśmy kilka rzeczy i schowaliśmy je w twojej śmierdzącej... Daj spokój! Jak będzie tak wrzeszczał, zwabi tu wszystkich zarażonych! To go zaknepluj, bo jak dla mnie, to on jeszcze trochę powrzeszczy. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Dying Light. Ja wiem, że tutaj mieliśmy już robić questy główne, ale byłem po drodze, więc stwierdziłem, że zrobimy jeszcze tego. Bracie, gdzie jesteś? Na pewno pamiętacie tego questa od tego pana, któremu Rice obciął rękę. Więc tak, stwierdziłem, że go szybko ocykamy. Nie będę się nawet jakoś tu zbytnio... Kurde, chciałem powiedzieć, nie będę się rozglądał, ale jak widzę zamek trudny, to mnie po prostu nosi. Zresztą wiecie z Noity, że jestem bardzo pazerny. Ale tylko w grach, więc spokojnie. Tylko w grach. Jestem typem zbieracza. Kurde, naprawdę tu nic nie ma. Jaja sobie robicie? Ja tu otwieram, a tu nic nie ma? Tylko kosz na śmieci, wytrych? A to gnoje jedne, no. Dobra, robimy szybko tego questa. Bez zbędnego pierdzielenia się. No i no, nic na to nie poradzę, to jest po prostu nawyk. To jest nawyk, kochani. To jest po prostu nawyk, już nie biorę nawet tam nic. Dobra, tutaj nie wejdę niestety. Tu nie wejdę, a tu jest druga łazienka, tylko niestety też się tutaj nie dostaniemy. Środki przeciwbólowe, komponent. Nie wiem, o co chodzi z tymi środkami przeciwbólowymi, skoro to jest... A, dlatego tutaj musieliśmy otworzyć. Skoro to jest po prostu środek, którego nie widzimy. Tutaj nie. Tu można wejść, a raczej zejść. Też nie. Ale tu już pewnie można. Też nie. To się zaraz coś dopadnie, mi się wydaje. Jakim cudem, przepraszam bardzo. O cholera! Mieliśmy tu zejść. Wiele rzeczy się wyjaśniło w tej chwili. Au! Won, wydziady! Won, gołgany! Patrzcie, kto jest szybszy. Bing! A, dobra, wybiliście. Już, przepraszam. Idę sobie. Dajcie mi się uleczyć, dziady. I raz. I dwa. Może wy jesteście szybsi, ale jestem mądrzejszy. A mi tak mi się wydaje. Zapukaj sobie jeszcze ze dwa razy, może ci otworzą. To co to było? Nic nie ma? Nic nie ma. Prążki, srożki i tym podobne. Więc co zapasy? Halo, czemu ty tego nie bierzesz? Tyle żarcia i tyle się marnuje. W ogóle ja wiem, że mamy zwinkę jeszcze jedną do rozdysponowania. A ty co za jeden? Twój brat mnie wynajął, żebym cię znalazł. Cóż, bezsprzecznie zarobiłeś swoją dolę. Ale Osman jest w niebezpieczeństwie. Ludzie Raisa wiedzą, gdzie jest. Wiem, że proszę o wiele, ale możesz pójść go ostrzec? Powiedz Osmanowi, że musi się stamtąd zabierać i żeby spotkał się ze mną przy Czerwonym Murze. Będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, powiem mu. Jazda, zmywajmy się stąd. No okej. No tak się zmywamy, to się zmywamy. I kochani, ja bym zrobił tutaj delikatne przejście. Delikatne przejście już do miejsca głównego zadania. Okej, mamy tu jeszcze jedno zadanko. Musimy... Pomóż mi, zniknął mój syn, Christoph. Pracujesz dla Raisa, prawda? Tak, dla bezpieczeństwa. Ale nie pójdę do niego z takim czymś. Mój syn jest młody. Myśli buzią zamiast używać głowy. No i nie rozumie,
że czasem trzeba trzymać z tymi, co niekoniecznie są całkiem dobrzy. A teraz zwiał do ludzi Brekena, do wieży. Myśli, że będzie biegaczem. To nie jest bezpieczne zajęcie. On się zaraz da tam zabić. On się nie nadaje. Jest za mały do tej pracy. Nie powinieneś sam go poszukać? Nie rozumiesz. Robię broń dla Raisa. Jeśli nowej nie będzie, jak ci jego przyjdą, i ja, i Christoph nie żyjemy. Proszę, zrób to dla mnie, a dostaniesz coś fajnego. Coś specjalnego, okej? Okay? Popytam w wieży. Dam ci znać, jeśli się czegoś dowiem. Ale prawdę mówiąc, twoja ochrona chyba bardziej cię przeraża niż chroni. Powinieneś to przemyśleć. Tak właśnie. Dobra, czy my tu już mamy wszystko? Wszystko. Dobra, kochani, to widzimy się za chwileczkę. Dobra, kochani, chyba już jestem na miejscu. Z tego, co mi się wydaje. To jestem na miejscu. Ła! No i niestety przeżyliśmy noc, więc expu będzie znacznie mniej. Raz. Dwa. Trzy. I co? Po co to było skakać? Wydajecie apteczki czasem. Do apteczki się przydadzą, bo ostatnio naprawdę nam jakoś dużo tego idzie. Naprawdę dużo. Torby. No dobra, wchodzimy do środka. Chodź tak ołowiany. No serio, nie trafić. Raz. Dwa. Trzy. No i po co ci to było? Pyk. No umieraj. Kasiutka. Apteczka. I Kasiutka. No trochę tego tutaj miałeś. To prawda, trochę tego miał. Uhuhu, ile lutu. Teraz najpierw okradniemy, dopiero potem sobie porozmawiamy. Muszę zobaczyć, czy ty już nic tu nie masz pochowanego. No, gdzie ty jesteś? Jeszcze chwila i byłoby po mnie. Myślałem, że może mnie wydałeś. Ludzie Raisa mają twojego brata. Zaczął sypać, nim zdążyłem go odbić. Więc Nazim nie żyje? Żyje, ale teraz on też nie ma już kompletu palców. Powiedział, że będzie czekał przy Czerwonym Murze. Podobno masz wiedzieć, o co mu chodzi. Czyli mnie nie zdradziłeś. W porządku z ciebie, koleś, gościu od Brekena. Chcesz może dołączyć do mnie i brata? Ach, chcę tylko zapłatę. Jak wolisz. Obiecałem, że nie będziesz żałował i nie będziesz. Te klucze otwierają trzy skrytki rozrzucone po slumsach. Jeśli uda ci się do nich dostać, są twoje. Powodzenia, gościu od Brekena. Dzięki, dzięki, sayonara i do przodu. 1000 złota, złota dolarów. No i dobra, kochani, chyba jeszcze oddam tą lornetkę i pójdziemy jeszcze na chwilę do wieży. Dobra, to ja idę teraz do Santiago i widzimy się za chwilę. Widać, że jeszcze mamy Torgę i Fatima, więc chyba też to zrobimy. Zanim pójdziemy, albo dobra, może i nie. Dobra, oddajmy tu latarkę i tyle. I pójdźmy do wieży. O, znalazłeś lornetkę. Świetnie, dzięki wielkie. Na pewno się przyda. Oto twoja nagroda. Niezbyt wiele, ale mogę też pokazać ci sztuczkę ze szklanym okiem. Nie chcesz? No cóż. Dziękujemy. Pamiętacie Teresę? Panienkę z bloku? Najlepsze melody. Tutaj jest Torgę i Fatim. O, wilku mowa. No dobra, to jednak chyba jeszcze zrobimy.
zabijesz. Dobrze cię widzieć, panie... Jak mu tam było? Crane. Jak słowo kran wymawiane przez debila. Powiedzcie, czego chcecie, a zajmę się tym. Taśmy klejącej. Kabli. Potrzebujemy 10 rolek taśmy. Nie, potrzebujemy 10 kabli. Taśmy. Kabli. Taśmy. Kabli. Taśmy. Łapię, przyniosę to i to. Dokładnie. Dokładnie. To kończy rozmowę. Ruszaj w drogę. Macie te taśmy i macie te kable. 10 rolek taśmy, 10 kabli. Dobrze się spisałeś, małpo ludzie. Wyrastasz zdecydowanie ponad swoje ograniczenia. Ale to oczywiste, każdy się czegoś uczy, przebywając z lepszymi od siebie, to elementarne. Najwyraźniej kontakt z Fatimem i mną korzystnie wpłynął na twój intelekt. Tak więc nie ma za co. Ach, zostało jeszcze ostatnie zadanie. Czego wam potrzeba? Po drugiej stronie zwalonego mostu jest baza wojskowa. Pojedziesz tam na Tyrolce. Korzystając z intelektu, którym cię opromieniliśmy, odnajdziesz tam wojskowy sonar. Przynieś go nam. Przynieś go nam. Pan Dahl będzie cię chciał obejrzeć, więc spsikaj się dezodorantem. I spróbuj nie ślinić się tak bardzo. Dobra, ruszaj. Przykro na ciebie patrzeć. Mech cię zaczyna porastać. Ruszaj! Może się ruszy, jak się odwrócimy. Ogólna teoria względności mówi, że wszystko jest w ruchu. A ty jakoś nie. Dobra, daleko to jest? Nie jest daleko. Dobra, kochani, wrócę do was w nocy i już tam na miejscu. Cholera, 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 cholera. Dobra, to jest jeden z cięższych zadań, a jeszcze w nocy to w ogóle. Won! Won! Nie ma was tutaj. Broń nieskuteczna, cholera. Jesteśmy na miejscu, chyba. Tak jak mówiłem, jest to naprawdę ciężkie. O, fuck! No i po co ci to było? A, boli, co? Bola oczka. Ła! Wzrost poziomu siły. O, shit happens. Innych youtuberów nie zobaczycie. To jestem pewny. O kurde. No fuck, 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 fuck. Tego na pewno nie zobaczycie u innych youtuberów. Nie, 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 nie. Fuck! Nie tak miało wyglądać. Naprawdę nie tak miało wyglądać. Dobra, kochani, zobaczymy się już, jak dotrę tam na mnie. Okej, podejście numer 2. Już się raz spieprzyłem stąd i zabiłem przypadkowo. To raz. Dwa. Że to jest w sumie podejście numer 3. Drugi raz już tu jestem. Kochani, musimy jakimś cudem, jakimś cudeńkiem ich stąd wykaraskać. Kurde, nie chciałem tego w ten sposób robić. Już złapiemy. Może, jak złapiemy. Idźcie tam. Nie stało nic z nich, prawda? Może być problem. Ach,
zgubiony pościg. No fuck. No musimy wejść od wewnątrz. Innego wyjścia nie widzę. Innego wyjścia nie widzę. Nagrywam to. Bo już tyle robiłem wstępów i tym podobnych, że naprawdę. Apteczka. Kolejna apteczka. Gazy i od cholery apteczek, to dobrze. Dobrze, bo się przydadzą. Naprawdę się przydadzą. Dziennik bojowy, który zaraz przeczytamy. Więcej gaz. Cholera. No spokojnie. Nie mam już petard. W ogóle jest od cholery apteczek. Naprawdę jest ich sporo. Dobra, ale musimy ten sonar znaleźć, prawda? Pyk. Zamień się w przykrywkę. Tych nie możemy niestety ruszać. No ile gazy, ile apteczek, wow! A się dorobimy tutaj. Ten po raz. Nie wiem, czy oni nas widzą, czy nas nie widzą. Wolę nie ryzykować. Chyba zabić jeszcze jednego, niestety. Tyk! Szybki kamuflaż. Kolejne gazy. Które mam umiejętności niewykorzystane, wiem. Ale myślę, że wam się to przynajmniej spodoba. Jak umieram. Sonar jest. Tolga, tu Crane, mam dla was sonar. Sonar? O, nie potrzebujemy go w tej chwili. Kto ci powiedział, że jest nam potrzebny? Skąd ci to do łba przyszło? Zostaw moje radio, Fatin! Dajcie znać, jak będzie potrzebny. Bez odbioru. Dobra, więc tu już nam się udało. Kochani, widzimy się w wieży. Okej, zdążyliśmy wrócić do wieży. No więc tak, na początku myślę, że pogadamy znasz z wami. Znasz niejakiego Christopha? Kręci się tu? Pan Hop do przodu? Tak, widziałem. Ale nie wiem, gdzie teraz jest. Pewnie się zgłosił do jakiejś samobójczej misji. Okej. Wiesz może, gdzie w tej chwili jest Christoph? Christoph? Masz na myśli nowego zwiadowcę? Ajo nadzoruje wszystkich zwiadowców. Może jego zapytasz. Znajdziesz go na 19 piętrze. Okej, oddajemy zrzut. Dzięki temu damy radę przeżyć co najmniej następnych kilka dni. Ogromne dzięki. Poko luz, panie kwatermistrz. No problem. Patrz, gdzie leziesz. No problem, dobra, idźmy na to 19 piętro. Sporo jest do zrobienia. I lecimy na strefę 0. No już naprawdę gram ten odcinek chyba z godzinę, a tak po przecięciu chyba będzie z 15 minut maksymalnie. Więc naprawdę czeka mnie sporo edycji. Oj, sporo. Bardzo dużo. W ogóle mamy punkt umiejętności, punkt zwinności. I to będzie już ostatni w sumie, przedostatni, przepraszam. Został nam tu tylko mistrz biegów na 24 poziomie. Więc to jest akurat spoko. Dobra, weźmiemy sobie to rzucanie. I tak, zapytaj Ajo o Christopha. Gdzie ty jesteś, Ajo? Dobra, to wszystko. Nic tam więcej nie zdziałacie. Tak, cóż, Raiz ma na zbyciu sporo ludzi. My nie mamy takich możliwości. Nie ma zgody. Wynoście się stamtąd, nie stać nas na straty. Dobra, bez odbioru. Hej, Crane. Już z powrotem? Nie na długo. Kojarzysz może zwiadowcę imieniem Christoph? A, nowy dzieciak. Tak, jest teraz na zwiadzie, ale od jakiegoś czasu się nie zgłaszał. Rahim go sprawdzał i mówił, że da radę, ale ja nie jestem taki pewien. Jeden narwaniec ręczący za drugiego. To samo powiedział Brecken. Oczywiście mogło mu po prostu paść radio. Niektóre akumulatory łatwo się wyładowują, więc często tracimy ludzi z radaru. Gdzie się udał? W stronę nowo wybudowanego wieżowca. Lepiej to sprawdzę. Uważaj tam na siebie. Oj.
No dobra, zobaczymy, czy to jest daleko. Jeżeli to jest daleko, to idziemy sobie do punktu zero. I wrócimy sobie, nie wiem, czy na streamie, czy gdzieś jeszcze do slumsów. Z tego co pamiętam, da się wracać i wykonywać te misje poboczne. Zresztą wiecie co? Dobra, tak czy inaczej idziemy teraz do punktu zero. Już nie będę tego ciął, nie chcę mi się już tego ciąć. Daleko? Wierzę, sporo jest do zrobienia. Po drodze. Dobra, to jeszcze jedno podcięcie będzie niestety, ale tak, oddajmy ci tą kawę. Życie mi ratujesz. Te kawoświrusy są niebezpieczne. Niewiele się różnią od przemieńców, tyle że umieją mówić. I mówią tylko o jednym. Spoko. Więc znów cięcie i zaraz wracamy. Słyszę cię, Christoph. Nazywam się Crane. Gdzie jesteś? Znalazłem paru ocalałych. Są w dość kiepskim stanie. Jesteśmy tuż obok hostelu. No dobra. Trzymaj się, Christoph. Już do was idę. Tutaj. To zrobimy jeszcze tego questa. Niechaj stracę. I tu już chyba się robi dzień. No właśnie, tu już jest dzień. A my nie chcemy dnia, my chcemy noc. W ogóle tak z nienacka mi tutaj się odpalił ten quest. Nie wiedziałem, że tak będzie blisko. Tego pierwszej części rozmowy z przyjścia, jak on się zgłaszał, ale tam w sumie nic was nie ominęło, więc luz. Więc luziks. Dobra, daleko to jest? O Boż. Nie, dobra, wiecie co? Trudno. Trudno, zrobimy tego questa kiedyś indziej. Kiedyś indziej, bo nie chcę mi się już go teraz robić. Idziemy po prostu do punktu zero. I tyle w temacie. Dobra, zobaczymy się już na miejscu. Dobra, kochani, jestem już, na szczęście. Robimy głównego questa. Christopha zostawimy sobie na kiedyś tam indziej. Wiem, że zostało nam 8 minut tylko rozgrywki, dlatego zrobię sobie tylko jeszcze jednego wanika i lecimy full. Full main story. No nie, no takiego łatwego ja nie mogę zrobić. I teraz za pierwszym razem wpadło. Dobra, apteczka się przyda. I lecimy. Kurde, policyjny też by się przydał. No, trochę niżej. Dobra, już więcej, choćby kurde tu wojsko stało. Złota siekiera! Wspaniała siekiera rębacza. Dobra, było wurf, kochani. Idziemy. Wejdź do kanału. Spotkałem tego całego cenka. Początkowo nie za bardzo chciał w ogóle ze mną gadać. Kiedy jednak powiedziałem, co zrobiłem Raisowi, wybawcy zdecydowali się mi pomóc w dostaniu się do sektora zero. Dobra, więc jesteśmy już w sektorze, czy przygotowanie do sektora zero. To prawda, długo nam się z tym zeszło, ale jednak jest. Crane? Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hadan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa, ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. Może. Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. No i przeżywamy noc niestety. Tu się nie da robić tego w dzień, znaczy w nocy. Więc niestety. No i cicić. Panie przewodniku, proszę się ruszyć. Dobra, ty sobie idź, ja se sam dojdę. Ty idziesz? Idziesz, ale bardzo powoli. Popatrz, tato! To pan Crane! Byś powinien teraz z mordy dostać. No, świat jest mały. Dawood, mamy do pogadania. Przykro mi, że cię przegoniłem, ale nie mogłem ryzykować, że za nami pójdziesz. Ci goście są naprawdę twardzi, jeśli chodzi o zasady. To nie fair wobec Salmy. Salma jest teraz wolna. Nie o to chodzi. No to o co chodzi? Masz coś do powiedzenia?
Nadal mam tę broń, uważaj no. Crane, mamy zasady. Każdy pilnuje własnego nosa. Jeśli nie będziesz przestrzegał naszych zasad, nie masz tu czego szukać. Rozumiem. Dobra, dotarłeś? Okay. Dotarłeś. Odtąd wszystko w twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. Fajno, fajno. Fajno, fajno. Musimy to załatwić jeden po drugim, a on ma iść pierwszy. Ale on dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. O! Zablokowałeś się? Nie. To Gul'gul to Neo. Lecimy, kochani. Idziemy oznaczoną drogą do sektora 0. I ja jestem ciekaw, jak to dziecko miałoby na przykład przypłynąć to. Ono by się tu utopiło szybko. Ono by się tu szybko utopiło. No i... Dobra, kotwiczka poszła w ruch. Tu na szczęście zarażonych tych wielkich nie ma. O, przynajmniej tak mi się wydaje. Co to jest? Dużo zombiaków. Dużo, dużo zombiaków. Dużo, dużo. A tu? O, pistolet. O, pistolet to ja z chęcią wezmę, wiecie? Dlaczego? Potem wam wyjaśnię, dlaczego to wziąłem. W ogóle te zielone przedmioty są słabe, więc możemy je bez problemu wypieprzyć. Pistolecik, tak, tak, tak. W ogóle mamy strażnika, ja nie zauważyłem tego. To zamiast łuku. Zamiast łuku, dobra, idźmy tą oznaczoną drogą. Staramy się utrzymać drogę czystą, choć zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni jednak stanowić dla ciebie problemu. Dla mnie już nic nie stanowi problemu, kochani. Tu jestem weteran. Żołnierz zawsze na propsie. Ryżowiec zawsze na propsie. Tu nic nie ma, więc nawet nie mam po co iść. Z zombiakami walczyć nie będziemy zbytnio. Bo się to tym po prostu nie opłaca. Tyk, cyk, cyk. Tyk. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, dobra. Tu jest wyjście. Pyk. Panie Piral, proszę przestać. W ogóle mam ci ja jakąś nie mam, niestety. Załadujmy sobie tą broń. Oż wy dziady. Serio, nie mam żadnych, nie wiem, wybuchowych czegoś tam. Au. Po co wam to było? Najgorsza to jesteś ty. Najbardziej się tutaj wpieprzesz. Ej, ty oszustko. Oszukistka. No dawaj, Crane. Crane, prawie jak kran, prawie jak tran. No nie wiadomo, z której strony w ogóle podejść, nie? Pyk. Jak pyk, to pyk. No w ogóle ja mogę to w inny sposób zrobić, nie? Chociaż oni mnie teraz nie powinni ruszyć. Przynajmniej nie w takim stopniu. Cyk, cyk. I nie ma was. To jest chyba najbezpieczniejszy i najlepszy sposób. Po prostu ich delikatnie wycinać. Żadne firale wtedy cię nie atakują. Nic cię nie obchodzi. Masz wszystko gdzieś. Można sobie skrzynki pootwierać. Bez problemu. Życie jest wtedy łatwiejsze. Znacznie. Dobra, jeszcze tutaj trudne otwieranie zameczków.
do góry trochę. I otwarte. Dobra, sekiewka, młotka nie bierzemy. Karabin policyjny się przyda. Amunicji niestety już więcej wziąć nie możemy. Jest dziennik bojowy, ja pamiętam, numer 11. Pamiętam, że mamy to przeczytać, więc będziemy czytać w następnym odcinku. Ale moi drodzy, ja was już muszę się niestety, znaczy z wami się tutaj pożegnać. Muszę się z wami pożegnać, bo koniec odcinka, no po prostu. Dobra kochani, tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu. Dodatkowo zapraszam was na Discorda, który jest podany w opisie filmu. A i dodatkowo zapraszam was na stronę internetową kanału spookyshiro.pl, gdzie znajdziecie informacje i inne tego typu rzeczy na temat filmów kanału. Harmonogram nawet jest, co prawda na razie taki prosty i pospolity, ale jest. Dobra, to wszystko. Trzymajcie się. Grał dla was Shiro. Hej, hej.